czerwoną lichę. Gadają głupoty. A co mam nagrywać? A dzisiaj mieli... Krzysztof powiedział, dzisiaj mieli komin rozbierać. O 7. Tak, zadzwonili. O 7. Nie wiem dlaczego nie ma. Może byli, zobaczyli, że jeszcze śpimy. Wczoraj o 12 wieczorem podchodzili. Sam widziałem, że do bramki podchodzili. Jak to nie oni? A może oni, co ci wie? Nie oni. Jak krzyczał, major, chodź na papierosa. To nie o 12, o 5, przed 5. Przepraszam, przed 5. A dzielnicowa jutro ma przyjechać, tak? Tak. No, bo... O 17. Bo na południe ma do pracy. Ja zaraz zjem i siadam w samochód i jadę. Widzicie, wsiada w samochód i jedzie. Zgłosić na wojewódzku, że policja nic nie reaguje na tę sprawę. Ja powiedziałem, nie podaruję tego listu. No to wypisują głupoty, a ty to wszystko wierzysz. Ono musi znaleźć. Tam jest osoba napisana. Ja dzisiaj będę miał pieniążki, to... Ale po południu... A może się w szkole będzie. Może w szkole będzie. Podjadę taryfą, zobaczę. I wezmę list i ten zostawię. Nie, przyjedzie, żeby kluczyk, bo ja dzwoniłem, bo jak będzie, że mówię, a to pani dziennikarka powiedziała, że jak pojedziesz do domu, jak będzie, to zadzwoń, to ja przyjadę i będzie musiał mi zwręczyć kluczyk. O samochód, tak? Tak. No, będziemy się liczyć się. Bo ja pokazałem papiery. Mówię, a jakim prawem? A ja pokażę dowód i pan nie... A to sobie pokazuj dowód. Już zaczynasz? Już zaczynasz, kurwa, świnio pierdolona! A ty też zaczynasz? Tak! O samochód? Kazałeś... To nie twój, kurwa, jest samochód. Kazałem dogadać się. Jak dogadać się? Ja zapłaciłem za ten samochód i, kurwa, to jest mój samochód. I ja chcę go sprzedać. Bo ja nie nagrywam, ja tylko filmy nagrywam, ja muszę podatek zapłacić. A jak nie, to trzeba jechać do urzędu, kurwa, zawiesić działalność. Wszystko trzeba zawiesić i zakończyć tutaj. O, pojadę, zabierze mnie Gosia, o, numer właśnie SMS-a wysłałem, co prosiłaś. Co fachowcy mają zadzwonić do Krzysztofa w sprawie paneli. A po co ten komin, jak panele będą? Mają stawić panele. Albo powiedziała, że chcą stawić panele, żebyś ty prądu nie płacił. A ja... No ty głuchy jesteś w pień. Aparat nie naładowany. A co moja wina? Chcą ustawić panele, żebyś miał prąd, a ona mnie zabierze do siebie. Tak? I chcę, żebym ja zamieszkał. No już, już. Halo. Dobry, dobry. Przestań pierdolić głupoty takie. Jaki on Boży? Ale przepraszam bardzo, ja teraz film nagrywam. Proszę nie przyklinać. Ty no, ja powiem, twoje... pierniczyć głupoty. No ludzie będą słyszeć, pierniczyć ty. Kurwa, gadać jakiej głupoty. Kłamca. Oszust, kłamca, ja wszystko. No słyszycie, jak jest naprawdę. No masz obrazy święte, a ty non stop przyklinasz. Ty w Boga wierzysz. Co wy pierniczycie, to nie jest przyklinanie. Jak nie? Nie. A co innego ty powiedziałeś? Co wy pierniczycie, głupoty. A ja, jak chcesz, to ja ci puszę ten film. Jak nagram. Na wiosce tak gadają u ciebie chyba, tam gadali tak. O szczotkiem. Oczosnąć trzeba. Żeby grypy nie było. No. Wydzwaniają szczury wodne. Otworzył list. Prywatne listy moje otwierasz, no co to? Kasa Szczerczyka. No trzeba będzie jechać. Pokazać to, co oni oferują. Ja wiem, co oferują, żebym ja wziął pożyczkę. A ja pożyczki nic, żadnej nie będę brał. O, wyprowadzę się. Wymelduję się, wyprowadzę się i tutaj nie będę pokazywał i w Białymstoku nie będę mieszkał. Tylko jak Gosia przyjedzie, to wszystkie trzeba będzie, ja umowę mam. Księgowością, to tam całe po prostu dokumentację, umowę, żeby i do banku, żeby po prostu nie wpłacali i papiery, dokumenty się weźmie i tam otworzę, otworzymy razem może, Gosiu. Razem tworzymy biuro do nagrywania. Kupiłaś, pokazywałaś, kupiłaś samochód taki cudowny. To w weekend sobie będziemy gdzieś jeździć i będziemy sobie nagrywać. A jak będziesz, to mam ogólne pozwolenie, żeby nagrywać panele, jak stawiają. Zgodzą się na to, to będzie moja taka praca. Będę nagrywał, ale lepszą kamerę kupię. To kupię wszystko na firmę. Bo tak samo kupiłem samochód na firmę, to pani dzielnicowa wczoraj czytała. To jest firmowy, mój samochód, a nie twój. Tak samo Opla tego chciały zabrać. To policja przyjechała i musiałeś bramę otworzyć. I pojechał do sprzedania. I tak samo się zrobi. Ja miałem... Komputer schowany jest. Ja tylko nagrywam filmy. Mi nie... potrzeba. Nie wiadomo ile pieniędzy. Ja nie jestem pezerny na pieniądze. Barszcz dobry. Barszcz dobry jest na krew. Jest z czosnkiem. Dobra zupka. No z rana trzeba ciepłe. Bo chłodno jest. No i gorąco pozdrawiam moją cudowną kobietę Gosię. Samosię. Już nie Samosia. Już będzie miała 100 małego faceta, który będzie ją szanował, nie będzie tutaj. Tam nie będzie żadnych kłótni, nie będziemy się ogółem kłócić, będziemy się ogółem kochać się, będziemy się miłować się i będziemy szanować się. A nie będziemy się ogółem, jak tutaj słownictwo jest niepotrzebne. No na pewno tam, gdzie ogółem pracujesz, tam ogółem są wspaniali ludzie, też dwóch szefów pozdrawiam. A może będę miał tam, a może jakąś pracę. Pracę będę reklamował firmę i po prostu to będą ludzie wiedzieć, jakie to ogółem panele są wspaniałe i ludzie będą kupować, będą zakładać, bo teraz już jest taki czas, tak samo jak byłem w Krakowie, tam w piecu nie można palić. Tam wszystko na elektryczność idzie. No i chcę właśnie powiedzieć wam to.